Kiedy pojawiła się tylko możliwość szczepienia 12-latków, z rana zadzwoniłem na infolinię i jakież było moje zdziwienie, kiedy mogłem nie tylko przebierać w miejscach, gdzie mógłbym dziecko zapisać, ale też w terminach tego samego dnia. Ja po prostu byłem mega zdziwiony. Swoje dziecko Błażej Wandke mógł więc zaszczepić błyskawicznie, ale zdziwienie wolnymi terminami go zaniepokoiło. To nie jest dobry znak, bo skoro jest dużo wolnych terminów, to znaczy, że jest mało chętnych i pewnie nie uda nam się w związku z tym szybko osiągnąć progu tej takiej odporności zbiorowej. Poznań i powiat poznański i tak na tle kraju, jeśli chodzi o statystyki szczepień, wyglądają dobrze. W Poznaniu dziennie mamy szczepionych w granicach 2000 osób. Jeżeli chodzi o powiat poznański, jest ich 10 tysięcy. I tak w Poznaniu pierwszą dawką udało się już zaszczepić ponad połowę mieszkańców. W pełni zaszczepionych jest już ponad 36% poznaniaków, a na przykład w Puszczykowie to już prawie 40% mieszkańców. W Wielkopolsce przekroczyliśmy w sumie 2 263 000 osób, które otrzymały szczepionkę. Ale są miejsca w Wielkopolsce, gdzie statystyki szczepień są bardzo niskie. Na północy regionu w Złotowie w pełni zaszczepionych jest zaledwie 12% mieszkańców. Podobnie źle jest na wschodzie i południu Wielkopolski. Musimy podejmować takie działania promocyjne, musimy wyjść z tym przekazem do naszych mieszkańców Wielkopolski. Kilka dni temu zakończyliśmy szczepienie w Kaźmierzu. Ruszamy do Leszna na airshow. W ten weekend będziemy właśnie proponowali takie szczepienia jednodawkową dawką Johnson & Johnson w tym mieście. Obecnie przygotowujemy się do kolejnej kampanii dedykowanej tym grupom, które jeszcze nie mają przekonania, jeszcze nie mają pewności, czyli do najmłodszych pokoleń. W dalszej kolejności będziemy chcieli przekonywać tych, którzy nie czerpią wiedzy o szczepieniach z materiałów naukowych, z dowodów naukowych. Polacy szczepią się nierównomiernie, rzadziej na wschodzie Polski. Zresztą na tej mapie kolor czerwony wskazujący na niską wyszczepialność dominuje. Poznań jest na bardzo wysokim poziomie zaszczepienia w porównaniu z resztą kraju. Ale to może być tak, że Poznań będzie szczepiony, ale lockdown uderzy równo we wszystkich. A tego najbardziej obawiają się hotelarze czy właściciele restauracji. Szczepienia z naszego punktu widzenia to jest taka odpowiedzialność, prawda? I uważamy, że im więcej ludzi się zaszczepi, tym będzie większe bezpieczeństwo, nie tylko oczywiście dla naszej branży, ale generalnie dla funkcjonowania całej gospodarki, która jak wiemy przez długi czas była zamrożona, a rzeczywiście ta część restauracyjna przeżyła tragiczny czas, bo było to 7 miesięcy ciurkiem, 2 miesiące wcześniej, czyli tak naprawdę w przeciągu roku prawie 9 miesięcy. To jest wielki test, taki stres test dla restauracji. A jeszcze większego wyhamowania szczepień w wakacje obawiają się urzędnicy. Obserwujemy, jeżeli chodzi o pierwszą dawkę, tutaj zmniejszenie tej dynamiki szczepień z uwagi na to, że być może mamy okres właśnie letni, już nie myślimy o pandemii, myślimy, że to już wszystko jest za nami, natomiast eksperci ostrzegają, że ta fala do nas zapewne wróci. Tym bardziej, że już w Polsce zidentyfikowano 80 przypadków koronawirusa Delta. Ten wariant z Dalekiego Wschodu jest dużo bardziej jednak zaraźliwy. Też trudno może do końca porównywać, bo warunki, które są w Indiach, w Nepalu, są trochę inne niż u nas. Ale szerzy się jednak chyba bardzo szybko i to widać po tym, co się w tej chwili dzieje, przynajmniej dzieje w Anglii. Z tym, że tam ten wariant, który dominuje w tej chwili, błyskawicznie się rozprzestrzeniał w szkołach, a szkoły dzieci nie były szczepione. Trudno przesądzić, co może wydarzyć się w naszym kraju, jednak jak podkreślają eksperci, większe prawdopodobieństwo nawrotu fali koronawirusa będzie jesienią. Krzysztof Czub, Puls Dnia.